No, że PiS najlepsza partia, tak? No, PiS wygrał wybory. PiS? PiS no. Się w dupę pocałuje. O! Potwierdzamy. Razem z całymi kontrami. Obrzydliwa mafia. Obrzydliwa mafia, właśnie. Ale to o PO ten pan mówił. Tak? Pierdol i koniec. Pierdol z pani i nazwy, pan jest diabeł. Wiecie, jaką firmę? Ci wytrwam. O Boże! Tylko nie to, tylko nie Rydzyk, proszę pana. To to jest przerażające. To jest przerażające, ten człowiek jest zupełnie odklejony od rzeczywistości. Chwaliła się Donalda Tuska, to... Ja chwaliłam? Pan oszalał? No, pani powiedziała, że może nas obronić przed tym, jak Jarosław może sprzedać Polskę Niemcom i Rosji. Nie, no, proszę pana, kto z nas jest tego? Tak pani mówiła. Dzisiaj, na czym pan jedzie dzisiaj? Będziemy się pytać ludzi, co sądzą o rządach PO. Oczywiście będą kłótnie, bo to polityka, dziel i rządź. My nie jesteśmy za żadną partią polityczną, więc to tylko troll sonda. Za rządów PO, jak się panu żyje? Śmieciarze. PiS lepszy? Nie lubię ich. Ten Tusk to nam zrobi. Z Putinem się dogada, przyjdą do Wisły, a Zachód... Do Niemiec? Zabierze nam rozbioro polskie. Takie plany ma? Kto go wybrał? Świry. Rządów PO. Panie, pieniędzy już nie ma. Tak się żyje. Źle je? No bardzo jest źle. Zapisu lepiej? O, panie, zapisy ja sobie odkładałem, a teraz co? Już te odłożone, stracone. No. Dzień dobry, jak źle pani się żyje za rządów PO? Bardzo dobrze mi się żyje, proszę pana. Dlaczego jest tak źle? Proszę pana, ja nie rozumiem pana pytania. Mnie się żyje dobrze i jest mi dobrze. Dziękuję panu bardzo. Pan Jarosław mówi co innego. A pan Jarosław to może mówić co innego. Ale to jedyna słuszna opcja polityczna. A słyszała pani, że mają być wybory powtórzone, żeby odzyskać władzę dla pana Jarosława? I bardzo dobrze. Niech będą. Pani jak się żyje za czasów PO? Proszę pana, zaczęłam żyć. Tak źle? Nie, zaczęłam żyć, bo PiS mnie dołował. Pani chyba za dużo TVN ogląda. No to pan chodzi i pyta i takie pytania zadaj, no wie pan to jest... Nie, ma pani taką propagandę mu jak w TVN-ie. No taką jak pan pyta, tak panu opowiadamy. Pan jest z Solidarności. Pan jest PiS, a jaki jest identyfikator? Skąd pan? Z Republika. O! Jedyna słuszna telewizja. My nie pokazujemy, żeby tam ludzie z nami rozmawiali. Dobra, już niech pan skończy z tym gadaniem. No, panie właśnie głosowały za PiS-em i po prostu są zbulwersowane. Jesteśmy zbulwersowane, tak. Rządów PO. Proszę pana, się nie żyje w ogóle. Niech pan w ogóle nie pyta, bo to jest, to są rządy. Czy to jest najlepsze od 8 lat. Tak, tak uważam. To jest dyktatura, to są ludzie, którzy rozkładają państwo polskie. To są tacy obywatele. Tylko ma być lepiej nie teraz. Nie uważam, że to są obywatele polscy. Ja tak nie uważam, bo... A jacy? Jeśli ktoś jest przeciwko krajowi, przeciwko Polsce... Donald to jest patriota. Donald patriota? To jest, wie pan... Tak mówi. Patriota z Gdańska. A z Gdańska. Z patriota, z Sopotu. Sopotów. Tam z Mola tego, co z Putinem. Sobie mówił, gdzie biega na ścieżkach. Ale po co panie taki głośny, takie oszczerstwa? Ja się nie boję, proszę pana, to nie są oszczerstwa, ja nie dla państwa. To fotomontaż był, to wtedy pana, zapisu... Ja już kilka pani, lat to wtedy temu. Zapisu zdjęcia robił ten, jakiś ten ich redaktor i zrobił fotomontaż, że Tusk się widział z Putinem. Że Tusk się widział z Putinem i w Moskwie to... też Tusk się widział z Putinem, fotomontaż, tak? No, oczywiście, i reset, że... to też fotomontaż. Tak. I podpisy i tych sowieckich agentów wprowadził do naszej, proszę pana, niech pani tak głośno do naszej nie mówi. Cichej, gdzie nie wolno wchodzić, zmienili nazwisko jednemu nawet Sowietowi, żeby tylko wprowadzić go. Co pani myśli na ten temat? Nic nie myślę, nawet mi się rozmawiać nie chcę, jak słucham. Zgadza się pani? Mówię narodzie. Nie zgadza się. Nie, pani to jest, pani to nie może się zgadzać. Pani chciała wysłuchać, pani... PiS-ówka? Teraz tak, nie PiS, no. Ten, Donald Tusk to jej guru. Niemka. Czyli tak. Do rządów PO teraz w Polsce. Bardzo dobrze. Lepiej niż zapisu? Oczywiście. Słyszała pani szczerą wypowiedź naszego premiera, czy naszego prezesa, co ma zrobić pan Donald Tusk z Polską?
To jest przerażające. To jest przerażające. Ten człowiek jest zupełnie odklejony od rzeczywistości. Myślę, że... Najszybszy powrót Jarosława Kaczyńskiego by naprawił tą sytuację w Polsce. To znaczy, to jest pana pogląd, żeby naprawić... Znaczy, sama przed chwilą pani powiedziała, że pan tu jest odklejony, tak? To znaczy, ja nie mówię... Pan mi wkłada, pan się pyta o Kaczyńskiego. Ja się pytam o Tuska, tylko mówię, co pan Jarosław powiedział, prezes najlepszy na świecie. No więc ja o tym prezesie najlepszym na świecie uważam, że jest odklejony od rzeczywistości i tutaj tylko już chyba lekarz może pomóc. Czyli on się bada na co dzień, jest zdrowym facetem i sam jak mówi, nie ma wielu ludzi mądrzejszych niż on. Też tak twierdzimy i cała nasza redakcja, więc czy jest pani za tym, żeby było ponowione wybory, żeby Tuska odsunąć od władzy jak najszybciej, żeby nie zniszczył naszego kraju. Ja myślę, że gdyby były ponowione wybory, Kaczyński w ogóle nie miałby szans, a mielibyśmy większość w parlamencie. Większość taką konstytucyjną, większość do uporządkowania tego, co PiS zepsuł. Ale widzi pani, jak wszystko podrożało od nowego roku z zarządów PO już? Ja dostrzegam to, co podrożało za PiS-u. Ale proszę pani, 13, 14, 500 plus dofinansowanie tego, tamtego, gospodarka ruszyła to, tamto. Co to znaczy 13, 14? Czy pan uważa, że 13, 14 to jest dobre dla gospodarki? Czy powinni mieć... No tak, no ludzie więcej zarabiają. Czy emeryci powinni mieć po prostu godne emerytury, a nie 13, 14? To nie jest jałmużna. A PiS nie daje ze swoich pieniędzy, tylko z naszych podatków, na które my, osoby pracujące, musimy pracować. Ale wyższa krajowa jest. Pani też więcej zarabia dzięki PiS-owi wszystko. To pana jest pogląd. Pamięta pani, co za PO było? 2 złote do emerytury ludzie mieli tylko. Państwo żyje za PO, rządów PO. Lepiej jest, taniej w aptece? Mnie nie, bo bardzo duże rachunki płacę za leki. I tak było przedtem i teraz podobno. A czyli tak samo jest? Nie wiem, nieszczęście nie jest. Za krótko rządzą, nic na razie nie mogę panu powiedzieć. Nie wszyscy raczej chwalą, że tak dobrze... Proszę nie pytać, bo to nie jest mój rząd. Nie, na wszyscy chwalą pana Tuska, tak? Ale kto go chwali? Ja nie chwalę. Niech pan głups nie opowiada. Rządził raz, wiemy jak rządził, dziękuję. No i właśnie dzięki dobrze, że wrócił, bo odbuduje Polskę, którą zrujnował przez... Pan głups nie mówi, proszę pana, i proszę mnie nie denerwować. Ale przez ostatnie lata tak zrujnował pan Jarosław Polskę, że tylko nasz Tusk może, patriota może nas uratować. A od kiedy on jest patriotą, jeżeli mówi, że polskość to nienormalność? Przecież on ma te serduszka. Pan zaprzecza sam sobie. Proszę pana, dlaczego pan mówi PO? To jest nie tylko PO, ale cała zjednoczona organizacja postępowa, demokratyczna. A jak mi się żyje, o wiele lepiej. Mam spokój, proszę pana, widzę, że coś wyprowadzą. Nareszcie może skończy się ta gehenna. Czyli jak lewaki rządzą, jest lepiej. Proszę pana, lewaki? Proszę pana, ja mam 86 lat. Ja się wychowałam za komuny. Ja skończyłam dobre studia, wspaniałe. Ja pracowałam w bardzo dobrej firmie międzynarodowej. Nie byłam tępiona i nie należałam do partii. Wie pan, i to jest bardzo ważne, że ja byłam wolnym człowiekiem. I teraz będę wolnym, a nie będzie mi wychodził jakiś złodziej i będzie mówił, co mam robić. Ale kto złodziej? No jak to, kto, proszę pana? A kto? A pan wie, kto złodziej? Pan mówią, że Tusk tyle kradnie. Co pan? Że Polskę chce do Niemców. Proszę pana, nie mamy o czym rozmawiać. Że Polskę chce do Niemców i Polskę rozkradnie. Tak? Proszę pana, trzymajmy się Zachodu, bo inaczej to będzie... Nie tylko Putin, ale jeszcze przyjdą tu Chińczycy i Azjaci. Pani, a mówią, że podobno ten, Tusk to z Putinem się kumpluje. A co panie, co pan mówi? No? Przecież tam sobie piątki zbijali po tym. Reprezentujecie jaką firmę? Kiwi Trwam. O Boże, tylko nie to, tylko nie Rydzyk, proszę pana. Pani nie wpłaca na nasze radio. Proszę pana, to jest totalne dno, z kim ja rozmawiam. My chociaż prawdę mówimy. Nie, proszę pana. I? No i już jest taka bieda. No, to jest, panie, makabra. Jak najszybciej go odsunąć. I wrócić, żeby Jarosław wrócił. Wszystko jedno, innego nie ma. Czyli Jarosław najlepszy. A ty, panie, jak za Jarosława nie było takiego rządu jeszcze do tej pory.
i tak, i lotnisko, i to, a on wszystko kasuje, nie ma pieniędzy. Oni mieli, budżet był na to i oni mówią, że pieniędzy nie mają. No to panie, to jak to? Tego drzewa sprzedają. No, nie. Źle będzie. Jak nie odsuną ich od władzy w tym roku, to panie rozpieprzą do Polski. Już nie będzie ciężko pozbierać. Nie będzie co zbierać. No, tak. Musimy przywrócić pana Jarosława do władzy. To jak najbardziej. Słyszał pan, co się w TVP dzieje? Taka dobra telewizja. Daj pan spokój. TVN pana ogląda? Panie, ja teraz to ten, Republika na okrągu. Powiedziałem, dokąd nie wróci ludzie TVP, to razu nie włączę. No podobno w TVN-ie Donald Tusk mówi, że prawda jest tylko. Panie, prawda. On kłamie, a co innego robi. No, no i co to? To jest antypolak, no. Tak bym to... Niektórzy mówią, że Niemiec. A jak najbardziej. No to jak antypolak, to tym bardziej. Bo słyszał pan, jakie plany, że mamy być podzieleni. Pół tu, pół tam. I jak on tak porządzi 4 lata, to tak będzie. A pani co ma zrobić Donald Tusk teraz z Polską? No to nie dzisiaj wiemy od dawna, że dostał polecenie zniszczyć Polskę. Wiadomo skąd. Zrobić, tak, wiadomo skąd, z Niemiec za pośrednictwem Sowietów. Bo to dwa takie ważne osobistości, tacy ważni panowie. Muszą mieć papiery na Tuska, wie pan? Bo inaczej nie robiłby tak zestraszony, z takimi oczami, już nawet ludzie tacy jak zwolennicy nie Tuska, tylko innych opcji, mówią, że on robi nieraz wilcze oczy, bo to widać po nim, jak się boi bardzo. Może to reptilianin? Musi zniszczyć Polskę, zrobić z tego land niemiecki. Połowa tu, połowa tam. Tak, i na Wiśle będzie granica. Ja nie wiem, gdzie pan mieszka, po której stronie Wisły, to pan będzie w jednym tym... Jak no to... ja w Gdańsku mieszkam, tam, gdzie pan właśnie Donald Tusk. A to miasto wolne, Gdańsk, to wie pan. No najlepsze miasto. No, ja tam kiedyś pracowałam, także... Tańczyła pani? Nie. Pani dance? Żyło się nam lepiej i z uśmiechem. To, co zrobił PiS, to jest... Najlepszy na świecie dla Polski. Kto? Według pana? No, według wszystkich ludzi. Na... Nie, proszę pana, to pan... Wiadomo, że tam te 10%, które głosuje za PO, no, to tak inaczej twierdzi. To pan, ja głosuję za PO. No to 10% mówię, ta mniejszość w Polsce. To, znaczy, to pan mówi, że to jest mniejszość w Polsce? No, 10% to jest, wie pani... Niech pan, co... mną, niech pan nie sobie nie... Jedna na 10 osób jest za PO, a reszta to... Z jakiej pan stacji jest? TV Trwam. Co to jest? Trwam? Dobrze, to nie mamy o czym rozmawiać w takim razie. I proszę mi... Na TVP Info lecimy. To znaczy to... Znaczy lecieliśmy, ale od tego roku już nie właśnie. I wy nie macie wstydu tutaj tego robić? Zwoimy, prawdę... Pan mi wkłada w usta słowa, których nie powiedziałam. I to jest właśnie cała TVP Info. Proszę pani wrzucała w ogóle, że jest odklejony Tusk, bo mamy to nagradę. Nie napisałam, że jest odklejony Tusk. Nie życzę sobie wkładania i manipulacji moim wizerunkiem i tym, co ja mówię. Nie życzę sobie i w ogóle, proszę państwa, żeby nie było, że ja będę gdzieś w telewizji i z państwa zmanipulowanym tym. Nie manipulować to na pewno nie będziemy, bo my szczerą prawdę mówimy. Nic takiego nie powiedziałam. Jeszcze raz powtarzam, Kaczyński jest najgorszym złem, a telewizja publiczna to był koszmar. Pani wycofa te słowa, no zwolnią z pracy. To był koszmar. Nie, opinii, niech pani, to był koszmar. Niech ja wiem, że pan by chciał. Niech pani jeszcze raz powie, ja Kaczyński wiem, pan... najlepszy premier w Polsce. Niech mi pan, to jest najgorszy premier, jaki był. W ogóle polityk beznadziejny. Nie no, premierem był pan Mateusz. Z prezesem tylko. Był wicepremierem, jeżeli pan pamięta. No bo on tylko chciał tak być. Bo jakby chciał, to by został premierem, tak? Wie pan co, może skończmy tą dyskusję i uważam, że to, co pan mi zadaje pytania, są zmanipulowane, tak jak cała telewizja publiczna. I, co pani i naprawdę wstyd jest pracować w tej telewizji. Wstyd. Nie, no, bardzo... To, co było za Kurskiego, to jest tragedia. Co pani mówi? Propaganda. Co pani wygaduje za słowo? Pani ten Tusk już panią omamonił. To
pana omamonił Kaczyński. Mi tylko dobrze płaci, ale po co pani takie rzeczy? Dobrze, że panu dobrze płaci. Płacił panu dobrze, chyba że nadal pan. Nie, no teraz w Republice bardzo dobrze. Ja nie oglądam Republiki. No właśnie, bo pani ogląda TVN-y i inne propagandy, a my prawdę mówimy, nie to co Tusk i TVN. Pana, to jest pana. Wiadomo, prawda, że TVN to niemiecka telewizja. To jest pana prawda i nie wkręci mnie w pan w tego typu dyskusje. Pan się zjeżdża za rządów PO. Proszę pana, w gorszych diabłów nie ma, to jest koniec świata. Czy pan tam jest, pani sprzedaje, mówi tak, tylko PO, tylko PO. Wszystko jak podrożało. Z nowym. Ludzie kochani. No pani, tam są tacy ludzie. Niech pan podejdzie ze mną. Ciekawo wam, jeśli jesteś, poruszcie, że koniec naszej cywilizacji. Ta pani tak samo mówi, że PO najlepsza. Co? Ta pani tak samo powiedziała. Kto lepszy? No PO, widzicie? Że PO lepsze. Ale co lepsze? Że ona powiedziała, że PO lepsze. Tusk to jest idiota, który do psychiatry się nadaje. To niech pan ze mną pójdzie i tam powie to pani, bo one mi nie wierzą. A jakie wy jesteście? Republika. No to można się tylko modlić za was. Naród się może modlić. Dokładnie, niech pan za mną podejdzie, bo... Niech pan powie tej co tam Ewa Stankiewicz była. To była kobieta. Ta jest do dupy, co jest za nią zabrała. Dokładnie. Ona mówi, co ona mówi? Wybuch w Smoleńsku. Ja myślałem, że to teraz, a ona potem dorabiła drugie zdanie, bo... Wszystko ale manipulacja. Ale ją powinni natychmiast wyrzucić, bo to jest prymitywny człowiek. Manipulacja wszystko. Czyż znaczy Stankiewicz? Tak, na pewno. To jest geniusz. Powiedzcie temu grubemu idiocie. Powiemy. Żeby ją wypieprzył i tylko tam Stankiewicz wziął. Dobrze, tak zrobimy. I tak jak tutaj widzi ta pani, jest zapisem, proszę pana. Nie, ja tego nie. Ale o co chodzi? Proszę nie filmować bez zgody. Mówię do tego pana, do pana. Widzi pan, to jest właśnie propaganda PO. No pewnie, bo to jest pani pierdolnięta i koniec. Pierdolnięta jest pani, pani jest diabeł. Bo pani tak chwaliła się Donalda Tuska, to... Ja chwaliłam? No pani powiedziała, że może nas obronić przed tym, jak Jarosław może sprzedać Polskę Niemcom i Rosji. Nie, no, proszę pana, kto z nas jest tego? Tak pani mówiła. Dzisiaj, na czym pan jedzie dzisiaj? Jest odcinek, jest nagrane, jak pani nie, mówi, nie, że nie, tak. Na czym pan jedzie? Pan Jarosław może pół Polski sprzedać do Niemiec i do... A pan będzie fotomontaż robił z tego, tak? No nie, no pani się sama zgodziła przed chwilą, że Donald Tusk nas obroni. Nigdy w życiu, niech pan, proszę pana... Czy za kim pani jest w końcu? Za Polską. No właśnie, czyli za Donaldem Tuskiem, bo to patriota. Za Polską. Ale to patriota. Nie, to pan mówi, że... Jak nie widzi pani logo PiS-u, a logo PO. Logo PO to serce, biało-czerwone. Puste. Jak mózgi polityków. Serc? To się nazywał Marsz Pustych Serc, to już dawno powiedzieliśmy. A ja byłam 11 lutego, na tym marszu byłam, dla Polaków. Co tam 11? Wolnych Polski, wolnych Polaków, byłam na marszu, pod tym. Ten PO wtedy było, tak? Nie, PO. Byli wolni Polacy. A ja byłem na tym marszu z PO i panią widziałem właśnie, jak pani obok Tuska chodziła, się cieszyła. Proszę pana... pani chyba tam nawet... Serduszko, tak? No właśnie. Tak? No, to ja panu pokażę. Proszę pana, i pan jest niegrzeczny, tak? No, a pani mi tutaj jakieś... Zaraz panu pokażę, z kim się spotkałam na tym marszu, aż byłam zaskoczona. No, proszę pani, tam za PO wszyscy są. A? Za PO wszyscy są. Ale kto? Gdzieś... No te panie tam. Jak to, przegonić? Nie, zaatakują pana z PiSu. Ale kogo? No pana z PiSu atakują. Aha, ten pan z PiSu, co? Tak, a tam te panie z PO. No. A pan za kim jest? Ale a panowie z jakiej stacji? Republika. Panowie mają zgodę na wywiad. Ja. Tak, tu nie trzeba mieć zgody. Już jeszcze pan mówi. No. Tak, ja jestem wesoły człowiek. No. I jeszcze proszę pana, 78 lat skończyłem, ale kleju w głowie nie mam. Czego nie ma? Kleju. Czyli nie... pan głosował za PiS-em. I nie, kleju nie mam. No. No tak, nie ma pan kleju, to pan głosował za PiS-em, tak? Nie, nie. To pan absolutnie nie rozumie. Niech pan podejdzie. Czy pan ma klej w głowie? No dobra. Tak, no. Dobra, dziękujemy. Jeszcze nie takich
cwaniaczków, jak panowie widział. To idź pan do cholery. Pani, najlepsza stacja. Spadaj pan. Sama pani mówiła, że TVP najlepsza stacja jeszcze kilka lat temu. Kilka lat? No. To była stacja. No, to teraz już jest najlepsza. A teraz co to jest? Dzięki panu Tuskowi jest ale niezależną stacją. To nie jest stacja, to nie oczywiście, jest stacja, że tak, bo to jest uzurpatorstwo. Proszę panią, pan Jarosław ją zabrał. Rozłożył na łopatki. Dokładnie, tak jak pani pan mówi. Pan Jarosław nic nie zabrał. Rozłożył na łopatki, jak pani powiedziała. Niech pan sobie... A pan Tusk ją ratuje. Wie, co pan chce. Pan Jarosław, to proszę się z niego nie nabijać, dla mnie to jest bardzo ważny człowiek. Pana dzieci... No, teraz jest tylko zwykłym politykiem. Pana dzieci będą się uczyć w szkołach o takim strategu jak pan Jarosław Kaczyński. I proszę nie ubliżać, dobrze? Jak on, proszę pani, jak było 8 lat... On ma doktorat. Proszę panią, zanim on był... I trochę wie. Zanim pan Jarosław był w Polsce. W zamian za tego chudego tego... Polaka. Nie, jak to o nim mówią, chudy rój, tak? No. Nie wiem, pani kiedy to mówi. Tak, dla nas. Pana dysponent. No tak, no tak. Donald Tusk jest najlepszy. To może... jest, to idź pan do cholery. No pani, a co pani TVN ogląda, tak? TVN. Jeszcze tego brakowało, proszę TVP, pana. TVP, nie? TVN, nie? To co pani? Nie. TV Trwam. Proszę pana, ja bym chciała, żeby pan grzeczniejszy był i miał szacunek, bo ja mam szacunek. A ja mam szacunek do pani. Ja tylko mówię, że nie oglądam pewnych stacji, ale nie mówię, nie nabijam się, nie rozjadą. Ja tu jestem znana, niech pan się nie martwi. To niech pan tak nie mówi, dobrze? A to co pani ogląda, ja jak TVP, mam wielki szacunek, tak? Do ludzi, nawet których nie lubię. Nie? Ubliżam im. A pan cały czas mówi źle o panu Jarosławie. Ja ani raz nie powiedziałem panu nic złego. Dla mnie to jest ważny człowiek. Bo teraz to jest zwykły polityk, tak? Bo wiadomo, najważniejszy jest Donald Tusk teraz w Polsce. Nie jest najważniejszy. To jest najważniejszy. Dyktatorem na razie jest, uzurpatorem jest i tak będzie. Dziękujemy.